dobry, Natalia Świętoń. Witamy serdecznie w programie informacyjnym Telewizji Brzostek. Zapraszamy Was do obejrzenia nowego marcowego programu, którego po części pochłoną wielkanocne przygotowania i tradycje. Zaczynamy. Stworzyli niezapomniane widowisko na ekranie, łącząc aktorskie siły, by odtworzyć historię, która wciąga jak sztorm. Kwitnące kwiaty w gestach szacunku, jakie okazali panowie paniom w dniu ich święta. Zagościło w szkolnych murach, przynosząc radość nauki i współzawodnictwa. A mowa tu o wyzwaniu dla mistrzów ortografii. Stara cukiernia brzostecka, jak sen o nowych inwestycjach, powoli budzi się z letargu. Spotkanie kultur pod barwnym parasolem tradycji, czyli malowanie jajek huculskich i wyplatanie palm wileńskich. Będzie też o świątecznej uczcie dla duszy i zmysłów przygotowanej przez lokalnych wytwórców. A na koniec o dniu przeplecionym prawdziwą marcową pogodą i o sercach splecionych wysoko wokół palm niczym ku niebu. Epicka produkcja stworzona w mroźnej zimowej aurze przez nauczycieli, uczniów i innych entuzjastów historii. Choć wówczas technologia nie wznosiła się ku wyżynom doskonałości, to każdy kadr emanuje autentycznym duchem współpracy i pasją do przedstawionego wątku historii. Proszę powiedzieć, w jakim filmie miał Pan zaszczyt zagrać i jaką rolę? Mógłbym odpowiedzieć, że to już tyle lat minęło, że nie pamiętam, ale pamiętam dobrze. Grałem czarny charakter Jakuba Szeli i okres rabacji galicyjskiej. To wszystko za sprawą, myślę, do tej pory aktywnego i czynnego naszego kolegi Krzysztofa Dziedzica, którego to był pomysł zrobienia filmu. Czy oglądając film po tylu latach, jest to takie samo spojrzenie, jak kiedy oglądał Pan pierwszy raz? No na pewno teraz wiemy więcej. Czasem te informacje docierają do nas z różnych źródeł. Od tego czasu powstało wiele książek na ten temat. No, wspomnienia są też takie, że wtedy skupialiśmy się na stworzeniu filmu, a teraz możemy pomyśleć o rzeczywistych faktach historycznych, o tym, dlaczego tak się stało. Myślę, że zawsze tak się dzieje, kiedy ludzie się nie szanują, kiedy jedne grupy coś złego chcą myśleć o innych grupach i z tego chyba bierze się całe zło i z tego wtedy też stały się te straszne rzeczy. Także dzisiaj wiemy trochę więcej, ale cały czas wspomnienie o filmie jest jak najbardziej przyjemne i fajne. Podczas gali rozdania Oscarów w Szkole Podstawowej w Siedliskach Bogusz nie zabrakło magicznych chwil, w których można było powspominać czas, w którym nagrano film o Jakubie Szeli, ale też chwil, które spędzili między murami tej szkoły. Proszę powiedzieć, jaką rolę odegrał Pan przy powstaniu filmu o Jakubie Szeli? No właściwie byłem jego autorem, czyli scenariusz i reżyseria. No i oczywiście zajmowałem się też kamerą i montażem tego filmu. Proszę powiedzieć, jakie wspomnienia towarzyszyły Panu dzisiejszego wieczoru po obejrzeniu tego filmu? No oczywiście mam do tego filmu sentyment. Bardzo miło było mi spotkać te wszystkie osoby, które brały udział w tym filmie. Było bardzo sympatycznie, dla mnie bardzo miło. No i cudowne spotkanie. Jako koordynator tego spotkania, proszę powiedzieć, jaki jest cel stworzenia tego tutaj spotkania, zgromadzenia się tych ludzi właśnie? Tak, poważnie, to ten film nie miał jakiegoś większego znaczenia. Chodziło, żeby spotkać się po latach osoby, które już nie pracują w naszej szkole. Fajni ludzie, z którymi mieliśmy zawsze dobry kontakt, było bardzo miło. No i to była właśnie ten pretekst, żeby się dzisiaj spotkać. A teraz przenieśmy się do jednej z kilku miejscowości w gminie Brzostek, gdzie mężczyźni postanowili wyjątkowo zaopiekować się paniami w dniu ich święta. Męska część sołectwa wraz z sołtysem Zawadki Brzosteckiej przygotowała wieczór pełen wrażeń i niespodzianek dla pań. Całe to zamieszanie za sprawą święta kobiet, które jak się okazuje pełnią ważną rolę w życiu mężczyzn, co też bezpretensjonalnie można było zauważyć. Spotkanie to było przepełnione mnóstwem miłych niespodzianek, pysznym jedzeniem, a na koniec skeczem, który rozbawił wszystkich do łez. Panie tego wieczoru były zachwycone i zaskoczone, ale przede wszystkim zadowolone z mile spędzonego wspólnie czasu, którego na co dzień jest niewiele. Jeden dzień w roku
gdzie no, czujemy się takie troszkę docenione, takie jak gdyby ważne. Mimo tego, że kosztuje nas to troszkę przygotowań, pracy, poświęceń, bo my to same organizujemy, ale staramy się to co roku kontynuować i jak chyba wiadomo, wszyscy są z tego zadowoleni. Proszę powiedzieć, czy troska o takie małe rzeczy wnoszące pozytywy do naszego życia ma znaczenie w tym naszym zabieganym aktualnie świecie? A powiem tak, że bardzo, bardzo. W tym momencie, w tym świecie teraz zwariowanym dodam, to takie maleńkie rzeczy naprawdę są istotne. Naprawdę taki uśmiech jak pani. W ogóle miłe słowo na co dzień. Jest to bardzo, bardzo potrzebne i miłe. Nie tylko uczniowie stawili czoła temu wyzwaniu. Jak się okazuje, poprawna polszczyzna to twardy orzech do zgryzienia nawet dla miłośników języka polskiego. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, nauka nigdy nie kończy się w szkolnych ławkach. O tym właśnie przekonali się wszyscy walczący z tak zwanymi bykami. W Szkole Podstawowej w Brzostku odbył się powiatowy konkurs ortograficzny. Jak się okazało, ortografia to aktualnie prawdziwe wyzwanie dla naszych umiejętności językowych. Tego dnia podczas konkursu mogli przekonać się o tym nie tylko uczniowie, ale i dorośli. Bowiem konkurs ten rozpatrywany był w kategorii uczniowskiej oraz osób dorosłych. Powinniśmy więcej czytać i z większą uwagą przyglądać się naszym wypowiedziom pisemnym. Przyznaje sama wizytator podkarpackiego kuratora oświaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani wizytator, pani również miała okazję brać udział w zmaganiach ortograficznych. Proszę powiedzieć, ocenić, jaki był poziom trudności. No, myślę, że poziom był bardzo wysoki. Mieliśmy dyktando zawierające mnóstwo trudnych słów. Słów po pierwsze staropolskich, nieznanych nam wszystkim. Po drugie nazwy własne, nazwy miejscowości, które też są mało znane albo też nieznane. Stąd też w niektórych momentach była kwestia wyczucia. Trochę szczęścia pewnie, więc tutaj naprawdę dyktando na bardzo wysokim poziomie. A proszę powiedzieć, z jakim problemem aktualnie zmagają się uczniowie szkół? Jaki jest największy problem? No, pozostając tutaj w obszarze języka polskiego, w obszarze ortografii, myślę, że faktycznie jest to naprawdę duży problem, wynikający może nie tyle z braku znajomości zasad ortograficznych, bądź też z niechęci do ćwiczenia ortografii, ale przede wszystkim z braku chęci do czytania. I to się odzwierciedla właśnie głównie w brakach, w wiadomościach ortograficznych, w problemach z ortografią. Poza tym, no niestety, ale komputery zastąpiły dużą część naszej aktywności, jak chociażby pisanie ręczne, które już naprawdę w bardzo małym zakresie, sama po sobie wiem, że już coraz mniej piszemy, a to się niestety odbija na tych wiadomościach i umiejętnościach. Nie przykładamy wagi, bo wiemy, że komputer poprawi i tutaj naprawdę w tym obszarze mamy no, dość duże problemy. Będąc przy tej myśli, miałaby pani jakąś radę dla rodziców, nauczycieli w tej kwestii, jak usprawnić, ulepszyć poziom tutaj pisowni? Powiem tak, że chyba nie ma takiej jakiejś dobrej, jednej słusznej rady dla wszystkich. Nauczyciele starają się robić co mogą, wymyślają coraz to no, bardziej atrakcyjne ćwiczenia ortograficzne. W internecie mamy również mnóstwo interaktywnych ćwiczeń ortograficznych, ale tak sobie myślę, że jeżeli nie zmienimy mentalności, podejścia dzieci, rodziców do kwestii edukacji, do kwestii nauki, a przede wszystkim nie wyposażymy te dzieci w umiejętność albo w taką chęć do czytania książek, to jednak ciągle będzie to tutaj pokutowało. Poza tym mamy też teraz takie dość, no powiedziałabym, poważne zjawisko, że rodzice, wiedząc, że dzieciaki na egzaminie ósmoklasisty, bądź też później na egzaminie maturalnym, mogą mieć wydłużony czas z powodu dysortografii stwierdzonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, bardzo często udają się z dzieciakami właśnie na badania. I te opinie trafiają do szkół, tylko później, jeżeli mamy jakieś zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze bądź jakieś zajęcia mające na celu niwelowanie tego deficytu, to rodzice nie wyrażają zgody, uczniowie nie chcą chodzić, tłumacząc się, że mają zbyt dużo lekcji, są za bardzo obciążeni i koło się zamyka. Więc jak tak jakby podsumowując, mamy dokument stwierdzający, że mamy problem z ortografią, a tak wydaje się, że pozyskany tylko po to, żeby ten czas na egzaminie nam się wydłużył. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nowa szansa na nowe miejsce inwestycyjne przy ulicy Gryglewskiego.
To miejsce, które pragnie odżyć i stworzyć nowe możliwości dla mieszkańców. Słychać już szum rozmów o planach rewitalizacji. Kto z Państwa pilnie obserwował ostatnią sesję Rady Miejskiej, zauważył, że w pewnym momencie zadzwonił mój telefon. Spojrzałem na wyświetlacz i pokazałem go moim najbliższym współpracownikom. Na tym wyświetlaczu był kontakt od ludzi, którzy chcą w końcu po latach rozwiązać problem tej cukierki. Jak Państwo pewno nie wiecie, ale niedawno, kilka miesięcy temu, zmarł były właściciel. Rodzina jest skłonna rozmawiać z nami o uporządkowaniu spraw związanych z tą cukierką. Pracowaliśmy nad tym prawie 2 lata. Prowadziliśmy tutaj kontakty, były kontakty z tymi ludźmi, były rozmowy zmierzające w celu rozwiązania tej sytuacji. W tej chwili taka szansa jest. Podana została też kwota. Ta kwota, no nie mogę jej Państwu podać, bo to jest kwestia tajemnicy handlowej, ale jest to kwota absolutnie w zasięgu naszej gminy, by tę sprawę załatwić. Ta sprawa, proszę Państwa, cukierni, ona się sama nie załatwi. Niestety trzeba będzie tutaj zaingerować z poziomu naszej gminy i ten efekt naszych prac zdaje się być bardzo blisko tego, aby całkowicie ten problem rozwiązać. Cukiernia Brzostecka, skrywająca w sobie swą historię, może stać się miejscem nowych możliwości. Jak zapewnia włodarz gminy, istnieją szanse na jej zakup, rewitalizację i przemianę w kolejne miejsce inwestycyjne, które otworzy nowe perspektywy dla lokalnej społeczności. Wielkanocne warsztaty przyciągnęły pasjonatów tradycji z całego regionu. Pod okiem znawców z Ukrainy i Litwy uczestnicy poznawali tajniki malowania jajek huculskich i wyplatania palm wileńskich, tworząc niezapomniane arcydzieła świątecznego rzemiosła. Kilka dni temu odbyły się warsztaty wielkanocne, w których wzięło udział mnóstwo ludzi. Za przygotowanie tych świątecznych warsztatów odpowiedzialne było Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Z pomocą Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Jana Pawła II w Brzostku i Szkoły Podstawowej w Przyczyce. Warsztaty te przeprowadzili goście z Kołomiej i Wilna, którzy właśnie to wydarzenie mieli przeprowadzić dokładnie 4 lata temu. Niestety ze względu na pandemię COVID, a później wybuch wojny w Ukrainie, nie udało się zrealizować zamierzonego planu. Na warsztatach można było nauczyć się wyplatać piękne palmy sztuką palmiarek z Wilna i z wnikliwą uwagą zdobić jajka pszczelim woskiem. Lekcja ta przydała się zarówno uczestnikom, jak i samym znawcom tej sztuki. Atmosfera radości, kolorów i pyszności. A to wszystko w miejscu, gdzie można było zakupić unikatowe ozdoby i wesprzeć lokalnych rzemieślników. Przyczyniając się do budowania wspólnoty, jednocześnie tworząc niepowtarzalną atmosferę świątecznego kiermaszu. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się na terenie warsztatów terapii zajęciowej w Brzostku, a konkretnie w pracowni, gdzie chyba właśnie tutaj powstało mnóstwo prac, które dzisiaj mieszkańcy Brzostku i nie tylko mogą podziwiać, ale przede wszystkim nabyć właśnie na kiermaszu zorganizowanym przez tą społeczność. Co można u Państwa kupić? Palmy wielkanocne, koszyczki do święcenia pokarmów, ceramikę, jest pracownia ceramiczna, również mnóstwo innych trojków przygotowanych przez inne pracownie i przez uczestników naszych wraz z instruktorami, którzy włożyli ogrom trudu, aby po prostu zaprezentować Państwu to, co dzisiaj możemy Wam sprzedać i pokazać. A proszę powiedzieć, czy przygotowanie właśnie takich rzeczy, nie wiem, prac, to wymaga poświęcenia większego czasu, mniejszego? Jak to wygląda? Oczywiście. Bardzo, bardzo skupiamy się na tym, aby te prace były wykonane solidnie, ładnie, rzetelnie. No tak, aby zachęcać do kupowania i do odwiedzania warsztatów. Bo to są kiermasze nie tylko wielkanocne, ale również bożonarodzeniowe. Mamy również w lecie Dzień Rodziny. Te rzeczy są bardzo pracochłonne. To ja to wiem po sobie. To jest tak pracochłonne, a wszystkie te dekoracyjki są drogie.
i chcący coś zrobić, to naprawdę musi być i praca, i pieniądze. Ja to wszystko już przeżyłam, wiem, i teraz wolę kupić gotowe, tak kupować, bo to przyjdę tam się, a takie strojki robią, takie teraz nie. Przychodzę, kupuję sobie gotowy strojk, bo wiem, że on tyle będzie mnie dał, wino więcej kosztował. Wielkanocny kiermasz na warsztatach terapii zajęciowej w Brzostku i tradycją już stający się brzostecki kiermasz zrzesza sobie coraz większą liczbę zainteresowanych. Nic dziwnego, bo sukcesywnie zamienia się to w kolorową ucztę dla naszych zmysłów. W tym roku został zaabsorbowany również zmysł słuchu, który rejestrował dźwięki wyśpiewane przez lokalny zespół Brzosty. Tradycja tu spotyka się z pasją, a wyroby rękodzielnicze stają się mostem łączącym społeczność. To już nie tylko kiermasz, to prawdziwe święto lokalnej twórczości, gdzie każdy może zgłosić się jako wystawca i zaprezentować mieszkańcom swoje rękodzieło. Co tutaj pani udało się już upolować? No bardzo mi się podoba ta babeczka i oczywiście chrzan, którego później nie będę musiała kopać. Mam nadzieję, że jest tak dobry jak zachwalany. A proszę powiedzieć, co według pani tworzy taką świąteczną atmosferę i czego nie powinno zabraknąć na wielkanocnym stole? Czego? Na pewno babki i jajek, no chrzan to będzie konserwował. A jak pani się podoba ten kiermasz brzostecki? Bardzo mi się to podoba i powiem pani szczerze, bo ja tu jestem od urodzenia, że mało jest takich no, uroczystości i takich, że ludzie się spotkają, zintegrują. A jak pani uważa ten pomysł wszystkiego tutaj kiermaszu, zorganizowania jego, raczej spotyka się z pozytywnym odbiorem, czy według pani z jakim? Raczej z pozytywnym. Z pozytywnym. Każdy ma coś do wyboru. Każdy potrzebuje coś innego. Co pani się tutaj już udało kupić na wielkanocnym brzosteckim kiermaszu? Ciasteczka i ciasteczko marchewkowe. Niedziela pełna tradycji, radości i kolorów. Wspaniale wykonane barwne palmy wielkanocne, sięgające sklepienia Sanktuarium w Przeczycy. To dzieło wszystkich tych, dla których priorytetem jest troska o zachowanie tradycji. Jesteście reprezentantkami Dziewczęcej Służby Maryjnej w Przeczycy. Powiedzcie dziewczyny, które miejsce zajęłyście i w jakiej kategorii? Zajęłyśmy drugie miejsce w kategorii na najpiękniejszą palmę. Wspaniale. Powiedzcie teraz, jak wyglądają przygotowania do Niedzieli Palmowej w waszym wydaniu? W naszym wydaniu przygotowania do Niedzieli Palmowej wyglądają tak, że rozpoczynamy z miesięcznym wyprzedzeniem. Wszystkie dziewczynki angażują się w przygotowanie palmy, wykonując przepiękne kwiatki oraz dzień przed, jak kleiłyśmy ją, przyniosły bardzo dużo zieleniny oraz różne wstążki. Powiedz może, czy warto w ogóle brać udział właśnie w takich, jakby w kultywowaniu tej tradycji przynoszenia, przygotowywania palm? Uważam, że jak najbardziej warto. Jest to właśnie przepiękna tradycja, którą warto kultywować. Za to też dziękujemy bardzo księdzu proboszczowi, który okazał nam bardzo dużo wsparcia, księdzu opiekunowi, księdzu Mariuszowi oraz mamom, które również nam pomogły. Barwny pochód przeszedł drogą od szkoły podstawowej w Przeczycy do sanktuarium w tej właśnie miejscowości. Zarówno nasi najmłodsi, jak i sołectwa, czy druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej zaprezentowali owoce swojej pracy z ostatnich kilku, a nawet kilkunastu dni. Po uroczystej mszy świętej odbył się konkurs, w którym wybrano zarówno najwyższą palmę, jak i tą najpiękniejszą. Dziś Niedziela Palmowa, znajdujemy się w sanktuarium w Przeczycy, gdzie właśnie tutaj poświęciliśmy nasze wielkanocne palmy. Proszę powiedzieć, jak to tutaj wyglądało? To wyglądało jak zwykle bardzo efektownie. Z roku na rok impreza się rozwija, coraz więcej dzieciaków przychodzi tutaj z palmami, coraz bardziej te palmy strojne i efektowne, chociaż nie brakuje także skromnych, maleńkich i robionych najwyraźniej z serca. A proszę powiedzieć, jako osoba będąca w komisji konkursowej, jak pan ocenia przygotowanie tych osób, które wzięły udział w konkursie? No ja mogę powiedzieć tylko jedno, że jestem pod wrażeniem, z jakim zaangażowaniem i z jaką, ile pracy włożono w te skomplikowane często konstrukcje. No nie myślę tylko o tych palmach największych, które imponujące wysokości plus strojność no, zdumiewa.
One są chyba robione już tylko ze względu na wysokość kościoła, bo po postawieniu w kościele sięgają sufitu. Natomiast no, cieszy, że te dzieciaki pracowicie dłubią, robią i przychodzą, przynoszą tutaj te swoje wyroby ku chwale. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy, że byliście z nami. A korzystając z okazji, ekipa Telewizji Brzostek składa Państwu najlepsze życzenia radosnego świętowania Wielkiej Nocy.